Spektrometria XRF umożliwia identyfikację składu pierwiastków w danej substancji, określenie ich ilości i rozmieszczenia. Metoda ta jest często wykorzystywana jako technika analityczna do badań dzieł malarskich, bo w przeciwieństwie do technik chemicznych nie trzeba tutaj pobierać próbek do analizy. Badanie spektrometrem jest nieinwazyjne, a więc całkowicie bezpieczne dla obrazów i pozwala w krótkim czasie rozpoznać występujące pierwiastki oraz ustalić ich stężenie. Dzięki temu, że spektrometr jest w pełni mobilny, pomiary można przeprowadzać nawet na wielkoformatowych malowidłach eksponowanych w galeriach, bez potrzeby kosztownego przewożenia ich na miejsce badań. Takim właśnie specjalistycznym sprzętem w lipcu 2013 roku przebadano pochodnie Nerona, pędzla Henryka Siemierackiego. Pomiary trwały 3 dni i już pozwoliły wyciągnąć wstępne wnioski na temat samego dzieła i sposobu jego malowania. Henryk Siemieracki stosował bardzo wiele pigmentów i miał bardzo szeroką paletę. Zarówno widzimy tutaj związki nieorganiczne, które były powszechnie stosowane w XIX wieku, lecz również można zauważyć, że stosował pigmenty organiczne. Niestety ta metoda nie pozwala nam ich zidentyfikować. Badania nad pochodniami Nerona to część większego projektu badawczego, którego celem jest analiza i rozpoznanie cech szczególnych warsztatu malarskiego Henryka Siemierackiego. Chodzi między innymi o ustalenie, jakich materiałów artysta używał, w jaki sposób malował swoje dzieła, z jakiej palety barw korzystał i jak podchodził do procesu twórczego. Badaniom poddano do tej pory 19 prac olejnych artysty, w tym zarówno prace galeryjne, ukończone, jak i szkice oraz notatki malarskie. Większość z tych obiektów znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, ale przeanalizowano także 3 dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyniki dotychczas przeprowadzonych analiz pozwalają już wnioskować o cechach charakterystycznych warsztatu malarza. Na pewno chciałabym podkreślić to, że Siemieracki był bardzo takim żywiołowym malarzem, ponieważ pokutuje wciąż opinia na temat malarzy akademickich, do jakich Siemieracki jest zaliczany, że ich obrazy są w sensie właśnie warsztatu malarskiego nieciekawe, nudne, wygładzone, że ich powierzchnia jest wręcz wylizana, takiego określenia się też, z takim określeniem się spotkałam. Jest to absolutnie nieprawda, jak pokazują nasze obserwacje, nasze badania. Siemieracki malował, no miał temperament malarski i w ogóle jako człowiek był takim żywiołowym typem. I to widać właśnie w jego sposobie malowania. Operuje świadomie fakturą, pozostawia ślad pędzla, używa różnych narzędzi dla osiągnięcia odpowiednich efektów malarskich i ukształtowania swojej wizji. Spektrofotometr Tracer do przeprowadzenia nieinwazyjnych analiz warstwy malarskiej pochodni Nerona użyczyła specjalistom Muzeum Narodowego w Krakowie firma Bruker. Oprócz pomiarów za pomocą spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej, dzieło Siemierackiego będzie także poddane innym badaniom. Między innymi wykonane zostaną fotografie całego obrazu w promieniowaniu analitycznym. Rentgen, podczerwień, ultrafiolet. Henryk Siemieracki to artysta szczególny, nie tylko dla historii polskiej sztuki, ale i dla samego muzeum. To właśnie jego pochodnie Nerona, złożone w darze narodowi polskiemu w 1879 roku, dały impuls do powstania Muzeum Narodowego w Krakowie, najstarszego z polskich muzeów narodowych. Na co dzień to monumentalne malowidło oglądać można w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.